Dzisiaj delikatna zmiana scenerii. Jestem w Wietrzychowicach, czyli w miejscu, gdzie są tak zwane piramidy kujawskie. I porozmawiamy dzisiaj o IGP Sporcie IGS 800. Lecz jednak muszę stąd w miarę szybko uciekać, bo kolory stroju i roweru przyciągają małe owady, które mnie atakują. O, dobra, lecę. Muszę wam otwarcie powiedzieć, że Wietrzychowice to nie jest dobre miejsce do nagrywania filmów, bo jest tam naprawdę dużo komarów i jakichś innego robactwa, gdzie jak już tam się wybierzecie kiedyś, to trzeba mieć ze sobą albo jakieś dobre specyfiki na owady, albo po prostu w miarę szybko to zwiedzić. Może w okresie jakimś jesienno-zimowym będzie tego trochę mniej, ale tak wiosna, lato to jest tego robactwa mnóstwo. Kolejna sprawa, od tamtego czasu wydarzyło się dosyć sporo rzeczy, a między innymi wleciała aktualizacja do IGP Sportu, a dokładnie wersja 1.20, która wiele poprawiła, a przy okazji coś spierdzieliła, więc jeżeli chodzi o IGP Sport, to jakby dąży do Garmina, żeby coś naprawić i coś pogorszyć. Ale też się wydarzyła przedwczoraj niemiła rzecz, a mianowicie znowu coś mnie upierdzieliło w czoło i powiem wam szczerze, że rano dzisiaj ledwo co otworzyłem oko. Nie będę wam pokazywał, bo aż się wstydzę. Wyglądam momentami jak Quasimodo. Ale zaraz przejdziemy do licznika. Zaraz go odpalę, pokażę wam, jak mniej więcej wygląda nowa wersja. Ale zanim to zrobię, to wypadałoby wspomnieć o podstawowych rzeczach, czyli co się w pudełku tym podstawowym znajdowało oraz jakie są nowe funkcje tego licznika. A później przejdziemy do tego omówienia. Dzisiaj pojadę na Szutry Premium tutaj w okolicy, czyli na trasę gravelowej ustawki. Mam nadzieję, że już finalną wersję i będę ogłaszał zapisy. Licznik przychodzi w fajnym opakowaniu, na którym widnieje sam Chris Froome, który został ambasadorem marki IGP Sport. I tu delikatny minus, bo mimo że jest ambasadorem, to za bardzo na tym liczniku nie jeździ, co można było się przekonać o tym na relacjach z wyścigu Kryterium Dauphiné. Tam zauważyłem na relacjach na Instagramie jego drużyny, czyli Israel Premier Tech, że i tak jeździ na Garminie. Na Strawie też było widać, że tylko jedna aktywność jest na IGP Sporcie, a reszta jest poukrywana. Więc trochę niemiło, jeżeli chodzi o takie sytuacje, że ktoś jest ambasadorem, a mimo tego jeździ na czymś innym. Wydaje mi się, że powinni normalnie płacić kary za takie coś. Ale nie jest to pierwsza sytuacja, bo już pamiętam, jak kiedyś korzystałem z marki Lizine, chyba z modelu Super GPS, to wtedy chyba Roman Bardet też, znaczy drużyna Romana Bardet, czyli chyba AG2R, została sponsorowana przez markę Lizine i tam mieli korzystać z tych liczników. Oczywiście gdzieś tam fajne, piękne zdjęcia, banery, że faktycznie z tych liczników korzystają, ale na wyścigu korzystali i tak z Garmina. W pudełku to oczywiście dostajemy urządzenie, dostajemy pokrowiec na urządzenie, standardowy uchwyt na mostek i tu też troszeczkę mały niesmak, że nie ma uchwytu przed mostek, czyli taki bardziej aero. Tu uchwyt mam wykorzystany z poprzedniego licznika, czyli z IGS 630S. Nie wiem dlaczego tak, że w topowym liczniku nie ma takiego uchwytu, to jest dla mnie bardzo dziwne, a przy okazji co do ceny, to on kosztuje katalogowo 1599 zł. Jeżeli komuś ten licznik przypadnie do gustu, to oczywiście może kupić na sklepie Trezado z kodem rabatowym Velobert i otrzyma rabat 10%. Jeżeli chodzi o sam licznik, to jest on dosyć duży, bo ma 3,5-calowy wyświetlacz. Mimo że ten wyświetlacz jest tak duży, to na szczęście on ma tutaj malutkie ramki i wcale nie wydaje się on taki wielki, jakby mógł być. Zostało to poprawione, porównując na przykład IGS-a 630S, że nie ma tak grubych ramek, tylko te ramki są już naprawdę cieniutkie. I to wygląda dosyć fajnie. To, co charakteryzuje ten licznik, to, że oprócz wielkiego kolorowego wyświetlacza ma też ekran dotykowy, ma dosyć wytrzymałą baterię, która powinna wytrzymać nawet 50 godzin, ma nowe funkcje treningowe, których jest dosyć sporo, te rzeczy też zostały zaciągnięte troszeczkę z Garmina, wygląda to ciekawie, nawet to działa, ale to jeszcze do tego sobie przejdziemy. I oprócz standardowych już połączeń dla takich liczników, czyli Bluetooth i Anteplus, też ma Wi-Fi. Oczywiście posiada on standardowe przyciski, które też występowały
w poprzednich wersjach i to jest duży plus, bo możemy z niego korzystać normalnie, jakby on nie był dotykowy, a co najlepsze, możemy sobie ten dotyk w ogóle z menu wyłączyć. Jeżeli chodzi właśnie o menu, jak zauważycie, szybko się włączył, szybko złapał GPS-a, który tutaj już jest w lewym górnym rogu, są na zielono, się wyświetlają poziom zasięgu. Te standardowe menu zostało też troszeczkę odświeżone. Mówię, możemy sobie działać tutaj dotykowo, możemy sobie działać przyciskami. U samej góry możemy zmieniać rower, którym powiedzmy dysponujemy. Jeżeli na przykład wybieramy opcję o tutaj wewnątrz, to zaraz wyłączony jest GPS, żeby tam nie korzystało z tego, bo to nie ma sensu. Jeżeli na przykład jeździmy na trenerze, wybieram tutaj na przykład opcję szosa, mamy opcję nawigacja, czyli tutaj jeżeli mamy wgrane jakieś trasy, to z tego poziomu sobie wrzucić, ale to za chwilę. Opcje treningowe, tu możemy korzystać z jakichś standardowych opcji dedykowanych przez IGP Sporta, ale też możemy sobie wgrać się z Training Pixa. Nie działa to niestety automatycznie przez Wi-Fi czy połączenie z telefonem, ale możemy to sobie przerzucić. Człon, czyli tutaj są, czyli tutaj są segmenty. Segmenty niestety nie są zaciągane ze Strawy, tylko możemy sobie ręcznie w aplikacji te segmenty wyznaczyć. Ma to swoje plusy, bo nie musimy mieć Strawy Premium. Jeżeli chcemy wyznaczyć sobie jakiś segment, to możemy to zrobić jakby ręcznie. Ale ma też minusy, bo jednak większość osób, które bawi się na segmentach, raczej Strawę Premium ma i lepiej wolałaby pewnie, żeby te segmenty się zaciągały automatycznie. No i tu już jedne z pierwszych takich opcji treningowych, czyli na przykład poziom wytrenowania. Jeżeli korzystamy na bieżąco z tego licznika, no to już jakieś statystyki będzie nam sobie tutaj pokazywać. O, tu mamy opcję, jakim jestem zawodnikiem. Widnieje, że jest ten bardziej beztlenowcem i siła aerobowa, a że najsłabsza jest u mnie ogólna moc i wytrzymałość. Chyba coś trochę tutaj się nie zgadza, ale no mniej więcej tak to wygląda. Status regeneracji 100%, no tu akurat nie korzystam z tego licznika na co dzień, więc on też nie będzie miał takich dokładnych danych, jeżeli chodzi o regenerację, ale pewnie w połączeniu z zegarkiem IGP Sportu, no tutaj będzie zbierać dane bardziej dokładnie. Jest to coś, co jest znane właśnie z Garmina, czyli taki ekosystem, gdzie jeżeli mamy licznik Garmina, zegarek Garmina, to zbiera nasze dane odnośnie właśnie snu, wypoczęcia itd. itp. I później mniej więcej wiecie, jacy jesteście wytrenowani, jak jesteście mocno wypoczęci. Powiem Wam szczerze, że jest to fajny bajer dla osób, które no, nie znają tematu, jeżeli chodzi o trenowanie, ale jak ktoś się trochę zagłębi w tym temacie, to raczej no, jest to takie średnie. Tak mi się wydaje, ale no, może mi się tylko wydawać. Historia, osobiste rekordy, czyli na przykład na tym liczniku, jaki mam najdłuższy dystans, jaka najszybsza średnia, najdłuższa wspinaczka, najdłuższy czas i najwyższa moc, czyli tutaj takie informacje. I z tych takiego podstawowego już menu to jest wszystko. Jeżeli chodzi o tutaj menu systemowe, to wszystkie opcje, jakie są dostępne w liczniku, możemy sobie zmieniać z tego poziomu. Nie ma ich dużo. Wszystko jest bardzo proste, intuicyjne i już omawiałem w swoich poprzednich licznikach, więc myślę, że to akurat nie ma sensu, żeby każdą opcję z osobna omawiać. Myślę, że przy IGP Sporcie IGS630S na przykład to możecie sobie zobaczyć. Macie jeszcze takie drugie pola danych, czyli na przykład jak sobie teraz przejdę tu, to jeszcze macie taki pulpicik, gdzie widnieje Wam na przykład, która jest godzina, kiedy jest wschód, kiedy jest zachód, jaka jest temperatura, poziom naładowania baterii. Możecie sobie zwiększać bądź zmniejszać jasność, można oczywiście ustawić na automatyczną, czujniki, oświetlenie, bo łączy się też z lampkami Bontragera. Już nawet chyba sobie ją odpalił, mimo że aktywność jeszcze nie wystartowała, to już lampka działa. Szkoda, że jak wyłączymy licznik, no to ta lampka nie gaśnie. Taki minus, jeżeli chodzi o to. To, co mnie tutaj najbardziej wkurza, to że na przykład jest pogoda i trzeba połączyć z aplikacją IGP Sportu. Mimo że ten licznik już posiada Wi-Fi, to nie zaciąga sobie tych danych z Wi-Fi, tylko po prostu z aplikacji, z telefonu. Dobra, czas grać trasę i teraz pokażę Wam mniej więcej, jak to wygląda w praktyce. No a wybiorę sobie na razie to, później będę trochę tym manewrować.
Trasa się wgrywa bardzo prosto, wystarczy wejść w aplikację IGP Sportu, połączyć sobie portale Komuta, Strawę czy też Training Pixa i później w momencie, kiedy wchodzimy w aplikację, wchodzimy w moje trasy, dodaj, to tam będą się one synchronizowały i z tego poziomu możemy sobie je automatycznie przerzucić na licznik. Jest to naprawdę bardzo proste, zawsze to działa, możemy to zmieniać w trakcie jazdy, możemy sobie, nie wiem, na Strawie szybko gdzieś tam coś narysować, to też nam się sobie ładnie zaciągnie i możemy to zmienić. Jest to naprawdę ogromny plus w przeciwieństwie do Garmina, który cały czas jakby z tym walczy, poprawia i nie działa to idealnie. Dobra, jadę. Są alerty powiadomień o jedzeniu i piciu i warto też wspomnieć na samym początku, że ma on dwuzakresowy nadajnik GPS, gdzie na otwartej przestrzeni działa to przyzwoicie, bo jak widzicie, ta prędkość jakoś mocno nie rotuje. Gorzej oczywiście, jak się wjedzie do lasu, tam korony drzewia przysłaniają, to już nie działa to tak idealnie. Minusem to, że po przerzuceniu na Strawę pokazuje jakieś dziwne wykresy, mimo że w trakcie jazdy pokazuje to nawet bardzo dokładnie. Nie wiem, czy już kiedyś mówiłem, ale bardzo uwielbiam to miejsce. Rezerwat Gościąż. Warto się tu zatrzymać. O ile komary nie zżerają. Zanim przejdziemy do kolejnych kwestii, no to może mówię o ostatnią aktualizację 1.20. Co poprawiła, a co pogorszyła? Poprawiła w końcu połączenie z pomiarem mocy InPeak. Do tej pory często się zdarzało na licznikach IGP Sportu, że z InPeakiem potrafiło na chwilę coś tam przerywać. Przy na przykład pomiaru mocy InPeak obustronnym, który mam w szosie, no to na przykład takiego problemu nie było, ale w momencie, kiedy tutaj korzystam w Gravelu z jednostronnego, z trochę starszej wersji, to ten problem występował. Na szczęście zostało to poprawione. Poprawiony został też kontrast, jeżeli chodzi o mapy, bo były one bardzo nieczytelne. Drogi były na przykład białe na białym tle z jakimiś tam szarymi paskami po boku. Teraz jest to na pewno już dużo, dużo czytelniejsze. Albo na przykład właśnie zielona, prowadzenie na zielono w lesie, gdzie też las jest wyświetlany na zielono. Kolejna kwestia to, że został poprawiony sygnał GPS, bo na początku nie działało to idealnie. Mimo że jest dwuzakresowy, że korzysta z BADU, GLONASS i coś tam jeszcze, to nie wyglądało to za dobrze. Co pogorszyło? Niestety pogorszyło to, że do tej pory było oczywiście nawigowanie i przeliczanie trasy. Na ten moment przeliczanie trasy chwilowo nie działa. Nie ma powrotu do startu, nie ma opcji, że jak zjedziemy z trasy, to sobie tam na nowo przeliczy. Oczywiście domyślam się, że to jest tylko chwilowy błąd i kolejna aktualizacja na pewno to poprawi. Nie będę czekał do kolejnej aktualizacji, bo może być tak, że kolejna aktualizacja znowu coś poprawi, a może być tak, że coś znowu pogorszy. Nie dziwcie się, że są to błędy wieku dziecięcego. To jest pojęcie znane garminowcom, gdzie nawet po roku czasu w Garminie nadal występują problemy wieku dziecięcego. Jakby to chciał wiedzieć. Jeżeli chodzi o sam wyświetlacz, to możecie pisać pewnie w komentarzach, że on jest dosyć nieczytelny. Powiem wam szczerze, że no, odbicie jest jakby takie trochę bardziej lustrzane i o, może pod tym kątem lepiej widać. I w rzeczywistości jest ono dużo lepsze, niż by się wydawało. Na pewno bardzo czytelne są pola danych takie podstawowe. I zaraz sobie je wszystkie po kolei omówimy. Tylko niech przyjadą kładem. Powinien się dziwić, że drogi przeorane. Pola danych oczywiście możemy sobie w bardzo prosty sposób zmieniać, tym bardziej, że tutaj jest ekran dotykowy. Wystarczy przytrzymać, wyskoczy takie okienko, naciskamy jeszcze raz i sobie wchodzimy w opcje i zmieniamy na to, co chcemy. Ale powiedzmy, że to, co jest tutaj, mi odpowiada. Każdy może go skonfigurować sobie pola danych we własnym zakresie. Podstawowe pole, czyli takie standardowe cyferki jak prędkość, czas, dystans. Ewentualnie jak macie jakieś czujniki, to można sobie czujniki podpiąć, nie wiem, temperaturę, z jakieś różne
kąt nachylenia. Wszystko to, co Was interesuje, możecie mieć tutaj na takim podstawowym menu. Jak przechodzimy dalej, ja sobie zrobiłem to takie pole ogólne, czyli w tym momencie jakie mam średnie waty, jaka mam maksymalne. To, co mi się podoba, że też są takie bardziej jakby, można tutaj dawać wykresy, można dawać tak jak tutaj taką tabelkę, która jest dosyć szczegółowa i pokazuje to, co jest, się dzieje obecnie, to, co jest średnio, to, co jest maksymalnie. Jakie są TSS-y, moc znormalizowana. Te TSS-y na przykład teraz chyba będą zawyżone troszeczkę, bo akurat albo zaniżone. Nie wydaje mi się, żebym przyjechał dopiero 29 TSS-ów. Z tego co wiem, moje FTP wyczytało na trochę mniej, bo chyba na 270, a oscyluje gdzieś około 350. Średnia prędkość akurat to niecałe 30, a teraz wjechałem właśnie w cięższe tereny. Nieco spadła, ale zaraz znowu będzie wzrastać, bo wjadę na shooterki premium. I mapa. Jeżeli chodzi o powiadomienia, no to one są. One za każdym razem praktycznie działają. Niestety nie są one na czas. To też już jest błąd znany od dawna w IGP Sportach, że powiadomienie o skręcie pokazuje o jakieś 30 metrów za późno. My już musimy skręcić, a pokazuje nam czasami jeszcze 30-20 metrów, że ten zakręt jest dalej. Oczywiście na mapie tutaj w momencie skrętu ten skręt pojawia się prawidłowo, tylko po prostu same powiadomienie nie działa tak jak powinno, więc po prostu przy jakiejś szybszej jeździe musimy zwracać bardziej uwagę na to, kiedy i gdzie skręcamy. Ma też opcję iClimba i mam nadzieję, że w końcu uda mi się gdzieś to odpalić, bo do tej pory nie miałem okazji. Tu jeszcze jakieś tam podstawowe pola, tu jeszcze jakieś dodatkowe pola danych. O, i to, co może tutaj Was zaciekawić, ale tutaj będę miał, jeżeli chodzi o wykres przewyższy, no nie robi on jakiegoś szału, nie ma tu jakichś dodatkowych kolorów, nie ma jakichś tam rozbudowanych opcji, to po prostu widać mniej więcej jak to wygląda, jak przyjechaliśmy, jakie jest nachylenie, jaki jest wznios, więc pod tym względem tutaj raczej nie jest to mocno rozbudowane. O, i tutaj pole danych, które też jest takie typowo garminowskie, czyli jaki zrobiliśmy wysiłek, jaka wydajność, na ile nam wystarczy jeszcze baterii w organizmie. No tutaj pokazuje, że jeszcze, że dopiero zużyłem 20%, więc jeszcze mam co jechać, jakie jest to mniej więcej obciążenie treningowe. Więc jeżeli chodzi o licznik IGP Sporta, jest to już trochę rozbudowane urządzenie. Więc można powiedzieć, że IGP Sport zrobił jakiś tam delikatny progres, idąc w kierunku bardziej rozbudowanych urządzeń, aby faktycznie ten licznik był takim jakby game changerem. Czy jest faktycznie takim game changerem, to sobie to podsumujemy. Ale jadę się jeszcze przejechać, pokorzystać z pogody, póki nie pada, bo dzisiaj rano trochę padało, ale fajnie się dzisiaj jeździ. Oczywiście jest funkcja przybliżenia, oddalania. Możemy sobie tutaj patrzeć, jak prowadzi mniej więcej trasa. Jeżeli chodzi właśnie o taką dynamikę tutaj tej mapy, no nie jest ona na najlepszym poziomie, bo na chwilę musimy poczekać, aby się ona wczytała, ale no w jakimś tam stopniu to jest. To, co jest bolączką tutaj na pewno tego licznika, to wyświetlacz, który no jest widoczny. Nie powiem, że nie jest, bo musiałbym się na opartego przyczepiać, ale no nie wiem, kto to wymyślał, żeby na powiedzmy jasnym, białym czy tam szarym tle dawać dwie takie kreseczki, zamiast zrobić na przykład jakiś, nie wiem, pośrodku kolor, nie wiem, żółty, jakiś inny kontrastujący, to tutaj jest na białym tle i lepsze jest to, że prowadzenie śladu jest na zielono. Nie wiem, czy to teraz będzie, ale na przykład jak wjedziemy w las, to też jest las zielony, więc to tak trochę średnio, żeby zielony na zielonym i biały na białym, tak. Można by było tutaj to zmienić. Mógłbym Wam dosyć sporo tutaj tłumaczyć, jeżeli chodzi o ten licznik, ale naprawdę on jest bardzo zbliżony do poprzednich wersji IGS 630, wersji zwykłej i wersji S. Jest on rozbudowany o baterię, bo ma wytrzymywać około 50 godzin. Na ten moment, co tak obserwuję, 50 godzin raczej może być ciężko uzyskać, ale około 40 myślę, że jest to spokojnie realne. Ma Wi-Fi. Na razie nie chce mi się jakby do końca automatycznie synchronizować aktywności. Po naciśnięciu stopu
czekam, aż niby ta Wi-Fi tam się załączy czy coś, ale ono nie chce, muszę to wymusić ręcznie, chociaż ktoś pisał mi w komentarzach, że to działa i akurat nie chce, może akurat ten model tak ma, nie wiem o co chodzi. MacLine Pro ma trochę więcej opcji właśnie tych typowo treningowych, jeżeli właśnie chodzi o wasze wytrenowanie. Bierze, wyciąga statystyki, czy jesteście bardziej nastawieni na wytrzymałość, czy na jakieś sprinty, V2 Maxy, czy jazda w tempie, więc to też dosyć spoko wygląda. Ma możliwość połączenia z różnymi czujnikami, tętna, pomiaru mocy, AXS-y, DI2, e-bike'i, lampki, radary. Nawet z lampką Bondragera mi się połączyło, więc spoko. I teraz co chwilę mi wyskakuje komunikat, że lampka już krytyczna, że trzeba naładować. Więc ma to samo, co miały wcześniejsze liczniki z paroma dodatkowymi bajerami, które no, dla większości osób i tak pewnie będą zbędne. Ale to, co na pewno charakteryzuje ten licznik, to bardzo duży wyświetlacz. Mógłby być nieco czytelniejszy, mogłaby być zastosowana trochę inna technologia, jeżeli chodzi o to kontrastowanie. Nie jest to tragiczne, bo widać to i nie ma co tutaj się za bardzo do tego przyczepić, ale te kolory też mogły być tam lepiej spasowane, jeżeli chodzi o mapy. Złącze USB-C tutaj z tej strony od, jakby powiedzmy, od frontu. Aluminiowy uchwyt, jeżeli chodzi o mocowanie, takie typowo garminowskie, więc jest dosyć wytrzymałe. Dużo jest pewnie jeszcze błędów wieku dziecięcego i pewnie kolejne aktualizacje będą to eliminować. Fajnie, że IGP Sport się rozwija, ale myślę, że mogliby poprawić drobne błędy, które już występowały do tej pory w licznikach. Do tej pory właśnie przy tej niższej kwocie można było trochę przymknąć oko, na przykład na to, że licznik potrafi trochę za późno pokazywać zakręt. Jest to nawet tutaj, jak dzisiaj sprawdzałem, to około 30 metrów. Jest to już zgłaszane od długiego czasu i cały czas te błędy występują. Fajnie, jak już się tworzy taki, można powiedzieć, trochę topowy licznik, to jednakże jest on dopracowany i wiadomo, kilka błędów będzie, ale to raczej, że oczywiście trzeba się liczyć, że z kilka błędów mogą występować, ale żeby to były błędy przy tych nowych opcjach, ale żeby te stare naprawdę były dopracowane, bo mówię, jest kilka rzeczy, które trzeba poprawić i można poprawić to też w tych poprzednich licznikach, ale nie wiem. Czasami zauważam, że producenci skupiają się, żeby jak najwięcej tam pchać nowości, jakichś nowinek technologicznych, a nie potrafią sobie poradzić z jakimiś podstawowymi rzeczami. I to nie jest w IGP Sporcie, bo w Garminach i Wahoo występuje to samo. Ale no wiadomo, marki będą się prześcigać o to, żeby no, każdy zrobił coś nowego. Teraz jeszcze wyszła jakaś marka Coros, która się chwali, że ich liczniki będą wytrzymywać od 70 do 120 godzin, bo tam jest jeszcze ten opcja solarna, ale na przykład tam beznadziejnie działa nawigowanie, nawet nie, powiadomienia się nie wyświetlają, więc średnio mówię, no trzeba się skupić czasami na takich podstawach, aby móc rozwijać coś dalej. Więc teraz tak, z plusów. Duży wyświetlacz, długożywotność baterii, duża pamięć 32 GB, funkcja tej wytrzymałości, wytrenowania i mocy, jakiej tam ewentualnie posiadacie. Połączenie Wi-Fi, ANT Plus i Bluetooth, połączenie z komutem, Strawą i Training Peaksem. To jest fajne tutaj, że działa to w dwie strony, że i możecie bezpośrednio sobie pobrać z tych portali trening czy trasę i automatycznie też Wam wysyła do tych portali Wasze aktywności. Są powiadomienia z telefonu, są też segmenty, niestety segmenty są to segmenty własne, czyli nie są one do ściągnięcia ze Strawy, tylko możecie sobie na podstawie na przykład tego segmentu ze Strawy wyznaczyć ten segment w aplikacji IGP Sportu. Jeżeli chodzi o aplikację, jest ona prosta, przyzwoita. Widać, że są niektóre kwestie poprawione, bo kiedyś tam kulało. Raczej za bardzo nie zrywa też połączenia między licznikiem a telefonem, więc no, działa to spoko. Do tego opcja Climb Pro, połączenia z e-bike'ami, AXS-ami, DI2 i innymi takimi protokołami. Oraz fajnie, że jest mapa. Mogła być troszeczkę bardziej rozbudowana, mogła być bardziej kontrastująca, ale najważniejsze, że jest przeliczanie trasy, które w tym
budżecie już musi być. Jeżeli chodzi o minusy, to mało kontrastujący wyświetlacz. Z minusów taki dla mnie to też na pewno, że nie było standardowo w zestawie uchwytu tego na wysięgniku. Raczej przy tej cenie te dwa uchwyty, czyli ten podstawowy namostek i taki, jak tutaj widać, powinien być już w zestawie. Tu na przykład na Allegro kupiłem sobie za 45 zł cyc plusa i powiem wam szczerze, że tragedia, nie polecam. Prawie w ogóle te liczniki się nie trzymają tutaj w tym mocowaniu, więc bardzo, bardzo słabo, jeżeli chodzi o ten uchwyt. No. Jak już wspomniałem, Wi-Fi nie działa automatycznie, a na pewno nie działa szybko, bo nie od razu po powrocie do domu, no, ta aktywność nie wskakuje mi. Potrafię czekać minutę, dwie i muszę po prostu ręcznie wymusić synchronizację Wi-Fi. Problem z Inpeakiem. Wiadomo, mało z was pewnie jeździ na pomiarze mocy Inpeaka i będziecie mieli to totalnie gdzieś, ale ja jeżdżę i mi robi trochę jakieś znaczenie, bo później zanisza mi średnią wartość watów i na przykład TSS-y. I powiadomienie o skrętach też nie jest na czas, co jest problemem znanym już z poprzednich liczników. A, no i jeszcze tłumaczenie. Też już nieraz pisałem bezpośrednio do producenta, że nawet głupi czujnik jest napisany bez i. Czujnik. No, już nieraz to zgłaszałem. Nie wiem, prosta czynność, wystarczyłoby wejść, dodać te i by było bez problemu, a też już odkąd pamiętam, tak jest mniej więcej to napisane w każdym IGP sporcie. No trudno. Podsumowując, są plusy, są minusy. Uważam, że jeżeli te błędy zostaną poprawione, to licznik jest naprawdę bardzo przyzwoity. Czy wart swoich pieniędzy, no to już sami musicie pisać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Wiem, że trochę osób już kupiło i tego IGP Sporta IGS 800 i możecie pisać w komentarzach, czy faktycznie podzielacie moje zdanie, czy uważacie, że ten licznik jest wart tych pieniędzy, czy faktycznie mógł być trochę ciut tańszy, czy po prostu mogło być w tej cenie jeszcze trochę więcej opcji, czy czegoś wam na przykład brakuje. Ja uważam, tak w skali na razie od 1 do 6, że dałbym taką czwóreczkę. Są rzeczy, które się już nie poprawi, czyli chociażby tego wyświetlacza nie jest on tak jakby taki responsywny i nawet jak wszystkie błędy będą wyeliminowane, no to będzie takie 5 z minusem. No, ale ogólnie spoko. Fajny, ta bateria i ten wyświetlacz na pewno robią robotę i niejednemu to przypadnie do gustu. Tak mi się wydaje, ale to może mi się wydawać. Piszcie w komentarzu, co wy o tym sądzicie. Pamiętajcie, że macie kod 10% na sklepie Trezado, więc jeżeli tam licznik wam się faktycznie spodobał, to oczywiście z tego kodu możecie skorzystać, będziecie mieli taniej. Będzie on z polskiej dystrybucji, gdzie w razie problemów będziecie mogli zgłaszać nieprawidłowości, zgłaszać na gwarancję i problemy powinny zostać wyjaśniane. Z tego co wiem, Trezado, jeżeli chodzi o reklamację, działa spoko, więc... A tymczasem do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka.